plantacja brukuła na zbiór jesienny. Zaczęły się już tworzyć dosyć duże róże, odmiana troszeczkę wcześniej posadzona. Nazywam się Piotr Borczyński, od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych, pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mnikowie, oddział Zarzeczewo. Róże już są dosyć dużej wielkości, więc jakie są zalecenia, żeby było po co wejść, ponieważ tych róż nie ma aż tak dużo, to należałoby zrobić produktem X-Stress w ilości 1,5 litra z jakimś zwykłym zwilżaczem, żeby jak najwięcej nam rosło kilogramów, ponieważ jest dosyć sporo oblot śmietki, są róże, więc jeżeli jeszcze ktoś ma, to bardzo polecanym produktem byłby produkt Spintor z protektorem. Do tego należałoby dołożyć krystalon czerwony lub pomarańczowy. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze czerwony. I trzeba bardzo uważać w tym momencie na szkodniki, żeby one do róży nie weszły. W zeszłym tygodniu tutaj był położony produkt NanoMi, który zabezpiecza przed bakteriozami. Myślę, że 10 do 14 dni ta plantacja powinna wytrzymać, więc dopiero po pierwszym cięciu należałoby powtórzyć produktem NanoMi, żeby utrzymać bardzo dobrą jakość róż, żeby nie było bakterios, zwłaszcza tam, gdzie coś śmietka zacznie nagryzać. Jeżeli ktoś pryskał cały czas produktami typu Mite Mine, to należy teraz zwrócić szczególną uwagę, żeby tych terminów tygodniowych nie przeciągać, ponieważ są róże, żeby tutaj coś się na mnie zaczęło wylęgać. Przypominam, 1,5 litra Mite Mite'a z Defensem plus Inex A, ewentualnie protektor i tygodniowe odstępy, nie dłużej, żeby nie było potem jakichkolwiek problemów.